umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie. Niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość. Nie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym nie będą z Wami wszystkimi. Przeświętą dzisiejszą sprawujemy w intencji zdrowia Adriana Fibiga i w intencji zdrowia Joanny Mirkowskiej. Zanim jednak przystąpimy do Wieczerzy Pańskiej, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy odnowieni na duchu przez 40-dniową pokutę i karmieni Twoim słowem, całym żyć sercem oddali się Tobie i zgodnie zanosi do Ciebie wspólne modlitwy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wysłuchajmy teraz czytania z Pisma. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz przemówił do ludu mówiąc: a teraz Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Bóg mój, Pan, abyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by objąć ją w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich jak Bóg nasz Pan, ilekroć go prosimy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które ja wam dziś nadaję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj swej duszy, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by swego serca nie uszły po wszystkie dni Twojego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kościele Święty, chwal Twojego Pana. Chwal Jerozolimo Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi synom Twoim w Tobie. Kościele Święty, chwal swojego Pana. Śle swe polecenia na krańce ziemi i szybko mknie Jego słowo. On pruszy śniegiem jak wełną i szron rozsypuje jak popiół. Kościele Święty, chwal Twojego Pana. Oznajmił swoje słowo Jakubowi, Izraelowi ustawy swe i wyroki. Nie uczynił tego dla innych narodów, nie oznajmił ich swoich wyroków. Kościele Święty, chwal Twojego Pana. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczył tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus, Słowo na Chrystus. Bracia i siostry,
dotarło do mnie ostatnio pogłoski, że po niektórych parafiach rzymskokatolickich w Polsce księża przerażeni faktem, że pojawiają się tam wspólnoty Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego, zaczynają nie tylko namagać ludzi przeciwko naszym wspólnotom, ale wręcz zgłaszać się do władz lokalnych, prosząc o interwencję. Nazywają nas niebezpieczną i groźną sektą. Trudno to skomentować. Trudno to skomentować. Trudno uwierzyć, że ktoś może się bać garstki ludzi głoszących Ewangelię. Chociaż nie. Nie trudno. Można sobie to wyobrazić. Mieliśmy tego dowody 2000 lat temu, a później przez stulecia. Nie porównuję się do Chrystusa. Nie śmiem, nie jestem godny. Nie porównuję się do Marcina Lutra. On był dużo większy ode mnie. Nie porównuję się do nikogo. Ale chcę wam tylko powiedzieć, że nie macie się czego obawiać. Sekta? Groźna? Te kilkadziesiąt osób w całej Polsce? Osób, które głoszą te same nauki, co Kościół rzymskokatolicki. Z kilkoma istotnymi różnicami dotyczącymi teologii moralnej. Wierzymy w tego samego Boga, w tego samego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli zaś macie wątpliwości, jeżeli zastanawiacie się i w waszych sercach powstała wątpliwość, czy przypadkiem nie jesteśmy groźną sektą, zapraszam was do odwiedzenia, do telefonu albo do napisania maila, listu, do jednej z instytucji, które są bardzo wiarygodne, do Dominikańskiego Ośrodka Informacji na temat sekt i nowych ruchów religijnych. Bracia i ojcowie Dominikanie naprawdę rzetelnie i naprawdę z dużą dozą ekumenizmu i wyrozumiałości badają każdy przypadek nowego ruchu religijnego. U nich na pewno znajdziecie informacje, jeżeli jakiś ruch religijny jest niebezpieczny, toksyczny, na pewno wam o tym powiedzą. Zarzuca się nam czasami, że łamiemy prawo Boże, że przestępujemy przepisy, że łamiemy przykazania Starego Testamentu. A przecież nic się nie zmieniło. Przecież Jezus sam powiedział, że nie będzie się zmieniało prawo. I to prawda, prawo się nie zmieniło. To, co zmieniliśmy, to tłumaczenie. A tak naprawdę nie zmieniliśmy nic. Tylko zrozumieliśmy i nauczamy tego, co zrozumieliśmy. Ale zrozumieliśmy, że Bóg nie chce śmierci ani nienawiści. Chce życia i miłości. I że Bóg jest miłością. I to zrozumieliśmy w Słowie Bożym i tego nauczamy. Jeżeli zaś nauka, że Bóg jest miłością i że powinniśmy się kochać, i że nikt, kto kocha, nie grzeszy, jest grzechem, to i sami apostołowie byli grzeszni. Bo grzeszyli mówiąc, kto grzeszy, kto miłuje, wypełnia zakon. Zaprawdę powiadam wam, Jezus nie przyszedł daremnie na świat. I nie przyszedł na świat, by odrzucić prawo lub by je zmienić. Jezus przyszedł na świat, by prawo wypełnić. I my przychodzimy na świat, by prawo wypełnić. Wypełnić prawo i przykazanie miłości. Niechaj zatem w waszych sercach gości miłość, a nie nienawiść. Błogosławcie tym, którzy na was plują. Błogosławcie tym, którzy was nienawidzą. Tak jak i ja błogosławię. I módlcie się. Módlcie się, by Pan wejrzał na nich i aby im błogosławił, i aby otworzył ich serca. Amen. Do Pana Boga naszego zanieśmy teraz nasze prośby.
Módlmy się za naszego brata Adriana Fibiga, aby dobry Bóg dał mu zdrowie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą siostrę Joannę Mirkowską, aby dobry Bóg miał ją w opiece i dał jej zdrowie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się we wszystkich tych intencjach, które mamy w sercu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim uczniom, o cokolwiek prosić będziecie Ojca mego w moim i będzie Wam dane. Prosimy Cię, przyjmij nasze prośby, raczej w swojej hojności spełnić, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium wody i wina. Daj nam, Panie Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą w duchu pokoju i sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy. Oczyś mnie z grzechu mojego. Módlmy się, aby Bóg Ojciec Wszechmogący przyjął ofiarę Kościoła na swoją chwałę i na zbawienie całego świata. Wszechmogący Boże, niech nas uświęci chleb eucharystyczny, któryś, Panie nasz Boże, przyjmij modlitwy i dary Twojego ludu, który uczestniczy w eucharystycznej ofierze i broń od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składają Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, Ojcze Święty, Boże nieskończonej dobroci. Ty nieustannie wzywasz grzeszników do odnowy w Twoim duchu i najpełniej objawiasz swoją wszechmoc w łasce przebaczenia. Wiele razy ludzie łamali Twoje przymierze, a Ty zamiast ich opuścić, zawarłeś z nimi nowe przymierze. Przez Jezusa, Twojego Syna, naszego Odkupiciela. Przymierze tak mocne, że nic nie może go złamać. Nam także dajesz czas pojednania i pokoju, abyśmy polecając się jedynie Twojemu miłosierdziu, odnaleźli drogę powrotu do Ciebie. Otwierając się na działanie Ducha Świętego, nowym życiem żyli w Chrystusie, wychwalali nieprzerwanie Twoje imię i służyli braciom. Wdzięczni za tajemnicę Twojej dobroci, pełni podziwu i radości z odnalezionego zbawienia, jednoczymy się z niezliczonymi chórami aniołów i świętych, aby śpiewać Twoją chwałę. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Ojcze prawdziwie święty, od początków świata czynisz nas uczestnikami Twojego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty. Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie i ześlij swojego ducha, aby dary, które Ci składamy w ofierze, stały się ciałem i krwią umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, którym my także jesteśmy Twoimi synami. Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia. Ty, Twój Syn, jedyny sprawiedliwy,
wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża. On za nim wyciągnął ramiona między niebem i ziemią na znak wiecznego przymierza. Chciał obchodzić Paschę ze swymi uczniami. Gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb. Dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy, wiedząc, że pojedna wszystko w sobie przez krew wylaną na krzyżu, wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą Paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, składamy Ci, Boże, prawdziwy i wierny tę ofiarę, która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszystkie podziały i niezgodę zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości. Wspieraj nas w wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, święci pośród świętych, z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami i naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, których polecamy Twemu miłosierdziu. Wtedy pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od Chrystusa żyjącego na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, w pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu, Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański będzie z Wami. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Jezu Chryste, nie przejdzie ciało i krwi Twoje, nie ściągnie nam wyroku potępienia, lecz dzięki temu miłosierdzie i skutecznie leczymy duszę i ciało. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa, niechaj nas wszystkich strzeże na życie wieczne. Krew Chrystusa, niechaj nas strzeże na życie.
Panie, ukażesz mi ścieżkę życia, a pełnię radość przy Tobie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech nas uświęci chleb eucharystyczny, który żeśmy spożyli. Niech nas oczyści z wszelkich grzechów i uczyni godnymi Twoich obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.